Dziękujemy bardzo. Bardzo byłyśmy zaszczycone możliwością pracy przy takich księgach, ponieważ nawet dla konserwatora jest to gratka, nie często się zdarza taka przyjemność, a musimy przyznać, że naprawdę z dużą radością pracujemy przy papierze i przy skórach, które mają więcej niż 100 lat. Także tak wygląda nasza rzeczywistość. Skupimy się na takich działaniach w tej naszej prezentacji czysto konserwatorskich, ponieważ cała historia tutaj będzie przedstawiana jakby dodatkowo. Stan zachowania, wyzwania, problemy, odkrycia. Zaczynamy od tego, że dokonujemy szczegółowego przeglądu obiektów przekazanych do konserwacji i mamy taką swoją regułkę konserwatorską. Celem konserwacji jest zahamowanie zniszczeń oraz przywrócenie obiektom walorów użytkowych i estetycznych. Dlaczego zahamowanie? Ponieważ nie zatrzymujemy czasu. Dajemy tylko trochę więcej czasu tym obiektom na kolejne lata istnienia. Nie jest to na wieki wieków, ponieważ czas leci nieubłagalnie i dla nas, i dla naszego otoczenia, czyli dla wszystkiego, z czym się stykamy. Ten proces starzenia, proces destrukcji będzie przebiegał dalej, ale jakby od tego momentu, od ingerencji konserwatorskiej dostają trochę nowego życia i mamy nadzieję, że te lata w dobrej kondycji będą jeszcze trwały. Jak widać, księgi były w dosyć złym stanie zachowania. To dla nas nie jest jeszcze destrukt, to jest zły stan zachowania. Z różnych przyczyn taki powstaje, to jeszcze będzie w następnej kolejności wyjaśniane. Odkrycia, okazało się, tak troszeczkę w trakcie pierwszego przeglądu było już widać, że coś się da odkryć. W trakcie konserwacji były takie metody oprawiania ksiąg w tamtych czasach. Nie było produkcji fabrycznej tektur. Tektury oprawne musieli sobie introligatorzy wytworzyć sami, czyli używali po prostu tego wszystkiego, co uważali za niepotrzebne. Zarówno w rękopisach wówczas, w rękopisach na papierze czy na pergaminie, i używali ich po prostu do oprawiania ksiąg. Po sklejeniu w grube takie okładki, jak współczesne tekturowe, stosowano do opraw książkowych i to taka makulatura, nazywana obecnie kompaturkami, jest źródłem czasem bardzo cennej wiedzy. Jak wiemy, kazania świętokrzyskie wydobyto właśnie z takiej makulatury oprawnej, były włączone w oprawy książkowe. Na takie odkrycie nie liczymy, a szkoda, ale nie wiadomo, tak naprawdę nie wiadomo, ponieważ jeszcze nie do końca zostały odczytane te kompaturki, które zostały wydobyte z naszych ksiąg. Parę słów na temat tego, dlaczego mamy te starsze księgi w takim stanie. Wszyscy wiemy, że gdzieś mamy swoje miejsca przechowywania, lepsze lub gorsze, nawet z rozmów dzisiejszych wynikało, gdzie one się znajdowały i w jakim stanie. I w zależności od tego, jak sobie przechowujemy te nasze
skarby, nie zawsze świadomie to są skarby, nie zawsze sobie uświadamiamy, że to takie cenne rzeczy są, to właśnie mamy zniszczenia różnego rodzaju. Jak widać, źle ułożona księga na półce, niestarannie rozchylona, powoduje zniszczeniami dużymi papieru. Źle wyjmowana z półki księga, za grzbiet wyciągana, tak? Widać wyraźnie, że ten grzbiet został komuś po prostu w palcach. No nie mówiąc o tym, że częste używanie, tak zwany czynnik ludzki, szuramy tym, nie myjemy rąk, jeżeli chodzi o zabrudzone narożniki, wszyscy wiedzą, jak to wygląda. Następnym typem zniszczeń są zniszczenia biologiczne. Owady potrafią dokonać wielu zniszczeń bardzo dogłębnych, jak to się mówi, od deski do deski, te mole, tak zwane mole, nie? Ponieważ to zwykle jest kołatek lub sporo owadów przeżera książki. I zaczynają od jednej okładki, kończą na drugiej, więc w czasach oprawiania w deski się zrodziło to powiedzenie, że coś jest od deski do deski, przeczytane lub zjedzone. To widać wyraźnie, każdy na pewno miał do czynienia z takimi typami zniszczeń. No i nie zawsze sobie uświadamiamy, że coś, co nam tą książkę uszkodziło, to jest po prostu jakieś nasze domowe zwierzątko, ponieważ bardzo często księgi są przechowywane na strychach lub w piwnicach. Zresztą domowe zwierzątka dostają się nie tylko do piwnic i na strychy, bywają też w różnych innych miejscach i nawet jeżeli nie widzimy, że tam są ślady ząbków, a jest tego typu uszkodzenie, no to jest możliwe, że właśnie jakiś taki towarzysz człowieka odwieczny sobie tam dał radę z takimi naszymi zasobami. Zniszczenia mikrobiologiczne są bardzo poważne i są różne, jeżeli chodzi o papier i jeżeli chodzi o skóry. W papierze powstają najczęściej przy dużym zawilgoceniu, po zalaniach, po powodziach, po jakichś tam katastrofach dziwnych lub niestarannym też przechowywaniu na zawilgoconej półce. Papier podciąga wilgoć i natychmiast rozwijają się mikroorganizmy. Po lewej stronie jest księga papierowa i widać różnicę. Po prawej stronie ten pergamin to jest oprawa do tamtej księgi. Widać, że zniszczenia są w tym samym obrębie, ale są zupełnie inne. Papier jest odporniejszy na działanie mikroorganizmów, znaczy do pewnego momentu oczywiście. Mikroorganizmy rozkładają celulozę, ale trwa to dużo dłużej i jakby w którymś momencie można wyłapać i wyhamować ten rozkład. Zostają przebarwienia, zostają plamy, ale jest na tyle osłabiony papier, że tak jak widać w tej środkowej partii u góry, tam już papieru nie ma, wypadł, tak? Rozsypał się, wykruszył i zostają ubytki. Jeżeli chodzi o pergamin, mikroorganizmy trawią, traktują to jako swój posiłek i zjadają po prostu w 100%, dlatego ten ubytek jest tak duży, no i w zasadzie nieodwracalny, już nic się z tym nie da zrobić, poza tym, żeby uratować resztę, zdezynfekować, zahamować te procesy niszczące. Wszystkie mikroorganizmy zostawiają właśnie plamy, w zasadzie nieodwracalne. Są to wzrosty grzybni przerośnięte przez ten materiał, czy papier, czy skórę. O, coś za dużo. Jeszcze kolejnym typem zniszczenia są zniszczenia chemiczne
I to też na pewno wiele osób się z tym spotkało, ponieważ występują i w księgach drukowanych, i w odbitkach graficznych. To jest ten typ po lewej stronie. Takie plamki powstają w wyniku zmian wynikających z procesu produkcyjnego. W procesie produkcyjnym papieru młyny holenderskie, młyny wielkie metalowe pozostawiały śladowe ilości, oczywiście mikroskopijne, metalu. I ten metal z czasem, pod wpływem wilgoci z powietrza, pod wpływem różnych innych środków chemicznych, które znajdują się w powietrzu przez cały czas, a nawet jest ich coraz więcej, powodują rdzewienie tych drobinek metalu. I takie zniszczenie, taka zmiana chemiczna, taką zmianę chemiczną nazywamy foxingiem. Bardzo charakterystycznym zniszczeniem chemicznym są tak zwane wrzery atramentowe. To oczywiście w rękopisach wynikają głównie też z procesu technologicznego, ale z kolei z technologii wytwarzania atramentu, który był atramentem żelazowo-galusowym, więc te cząsteczki żelaza również pod wpływem różnych środków chemicznych z powietrza powodują rdzewienie i jeżeli jest warstwa atramentu gruba, powodują, wiadomo, że było pisane piórem gęsim najczęściej, więc automatycznie ilość atramentu była raz mniejsza, raz większa po zanurzeniu w kałamarzu. Powodują wypadanie, zakwaszenie, to jest ewidentny skutek zakwaszenia papieru, ponieważ problem zakwaszenia papieru to jest kwestia ostatnich 100 lat, czyli produkcji papieru ze ścieru drzewnego. Tutaj mamy przykład zakwaszania papieru niezwiązanego z procesem technologicznym ostatnich lat, tylko z procesem technologicznym wytwarzania atramentu, który również był kwaśny. I mając te wszystkie typy zniszczeń na uwadze, oceniamy stan zachowania ksiąg, które dostajemy do konserwacji. Mamy księgę, która była pozbawiona oprawy. Więc automatycznie wniosek jest taki, że nie była zbyt dobrze przechowywana, jest już rozpruta, nie ma scalenia bloku. Czy ta oprawa była kiedykolwiek, czy nie, nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Natomiast zniszczenia kartek są zdecydowanie większe niż w księgach oprawnych, ponieważ nic z tych kartek nie broni. Nie chroni przed zabrudzeniem, nie chroni przed wykruszeniami krawędzi, użytkowaniem takim codziennym, a nawet jeżeli leżą takie księgi gdzieś na półkach, no to one takie są troszeczkę spychane na dalszy plan i wiadomo, że ciągle ulegają kolejnym zniszczeniom. Kolejna księga po prawej stronie u góry, to jest księga, która co prawda miała oprawę i to jest właśnie przykład, tylko miała oprawę bardzo prostą, to znaczy grzbiecik skórzany widać i ta oprawa tak zwana tekturowa, tak, tu jest grzbiecik, bo nie możemy powiedzieć, że to jest tektura. To jest właśnie ta tektura utworzona z makulatury introligatorskiej, tak, czyli posklejane będzie widać, jak to przebiegał proces, później jak przebiegał proces rozklejania. I księga oprawiona w sumie bogato, ponieważ jest oprawiona w całą skórę, bogato tłoczona w całości i lico i odwrocie. I ta księga, tego rodzaju księgi są nieco lepiej zachowane pod warunkiem, że coś nie zje tego grzbietu, bo tak właściwie to najbardziej wyglądało, że ten grzbiecik został jednak tak troszkę obgryziony. Następny. To dodajmy, że to jest najstarsza 1630. Tak. Kolejnymi księgami po tej pierwszej serii były oprawne właśnie na skórę współczesną.
I tutaj znowu w odniesieniu do atlasu zniszczeń, tak? Zniszczenia spowodowane przez owady, kartki przegryzione na wylot, widać ślady żerowania, jak sobie te owady tu zaczynały, tu gdzieś na płasko, gdzieś tu się zakotłowało, w każdym razie jest wyraźnie widoczna skala tych zniszczeń. Tutaj zmiany mikrobiologiczne. Był to tak zwany wzrost puszysty. Na zdjęciach takich no, nie widać aż tak wyraźnie. Niemniej ta kolorystyka jest zaburzona. Widać, że coś się działo niedobrego. I wyraźnie był widoczny wzrost grzybów mikrobiologicznych. Oj, nie to znowu. Wróć. Przepraszam najmocniej, ale to ten sprzęt trzeba opanowywać. Tak, ten, nie ten guziczek. Na tym zdjęciu widać, jak bardzo zabrudzone były kartki. Bez względu na to, czy miały oprawy, czy nie miały oprawy, jednak pierwsze karty zwykle są bardziej zabrudzone. Widać właśnie te tak zwane zaczytane narożniki, przewracane kartki zwykle mają najbardziej zabrudzone narożniki, ale tutaj widać też, że w całości księgi są zabrudzone i zakurzone. Natomiast bardzo charakterystyczny tutaj rodzaj, to trudno powiedzieć zabrudzenia, ponieważ no stado much bym określiła to w ten sposób, sobie upodobało, gdzieś miało dostęp, musiała być albo przesunięta oprawa, albo w ogóle gdzieś, że akurat na tym fragmencie tutaj był dostęp przez chyba długie lata i muchy miały po prostu używanie no, na niekorzyść papieru. Pierwszym etapem w konserwacji jest zawsze dokumentacja opisowa i konserwatorska i fotograficzna, żebyśmy mieli świadectwo tego, jak księgi wyglądały przed konserwacją. Następnie księgi oprawione demontuje się z opraw. Oprawa będzie konserwowana jakby w kolejności którejś, rozkłada się wszystkie kartki na pojedyncze, tak jak widać po prawej stronie, to są pojedyncze kartki i zaczynamy już czyste procesy konserwatorskie, najpierw czyścimy. Z tych wszystkich zabrudzeń, które przez stulecia, jak w tym przypadku, nagromadziły się na papierze. Czyścimy bardzo prostymi metodami, na sucho, gumkami do gumowania, takimi jak ma każdy uczeń w szkole lub każdy w domu, albo też trochę bardziej specjalistycznym sprzętem, tak jak na tej fotografii widać, jest to gumka elektryczna, ale jest to taka sama gumka do gumowania, tylko troszeczkę ułatwiająca nam pracę, po prostu włożona do takiego sprzętu elektrycznego. To nas wspomaga, troszeczkę przyspiesza, troszeczkę wzmacnia te procesy i na tym zdjęciu widać po prostu tak efekt tego. Gumeczki, gumka elektryczna w całości, wkłady do gumek, gdzieniegdzie czyściki już takie współczesne, konserwatorskie, jednak idziemy z jakimś postępem, staramy się wykorzystywać całą wiedzę, jaką tylko dla konserwatorów mają producenci materiałów. Następnym etapem po oczyszczaniu są kąpiele. Papier bardzo korzystnie reaguje na kąpiele wodne. To jest czysta woda, ciepła zwykle, bez żadnych dodatków chemicznych, bez detergentów najczęściej. Po prostu papier powstaje z roztworu wodnego i włożony do wody, taki wymęczony, wysuszony,
nasiąknięty przeróżnymi dziwnymi rzeczami z powietrza, z magazynów, z półek, ze wszystkiego, co tylko jest dookoła papieru. Naprawdę świetnie reaguje na kąpiele wodne. Mówimy zawsze, że to takie spa dla papieru i po papierze widać wyraźnie, jak się relaksuje i jak inaczej wygląda po kąpielach. Widać, jaki kolor ma woda po wymoczeniu, po zamoczeniu kartek. Dosyć długo potrafimy trzymać w takiej kąpieli. No nie parę dni, ale może być pół godziny, godzinę, żeby właśnie wszystkie zanieczyszczenia zgromadzone w papierze zdążyły się wypłukać. No i właśnie efekt jest czasem no bardzo spektakularny, powiedziałabym. Po kąpielach, ponieważ w tych kąpielach te zanieczyszczenia się wypłukują, ale wypłukuje się również klej, który trzyma włókna papierowe ze sobą, żeby te włókna stanowiły kartkę papieru, więc następnym etapem po kąpielach jest wzmacnianie papieru. Przeklejamy go już współczesnymi klejami, ale specjalnie przebadanymi przez odpowiednie instytuty, uczelnie, żeby papierowi nie szkodziły, tylko papierowi pomagały i wzmacniały, żeby mógł dalej stanowić tak piękny obiekt, jak był pewnie na początku. I po przeklejeniu na tym etapie uzupełniamy ubytki, ponieważ no wiadomo, zwykle jednak lata robią swoje, ludzie używający tych ksiąg też robią swoje, więc reperujemy w miarę naszych możliwości. Plan pierwotny był taki, że będziemy używać mas papierowych do uzupełniania ubytków i tak sobie tu komponujemy z różnego koloru mas papierowych. Tak długo pracujemy nad tym, mieszamy te wszystkie barwniki, aż dopasujemy kolorystycznie do pierwotnego papieru. Niestety okazało się, że ubytki w tym papierze są głównie na krawędziach i to są ubytki właśnie na tyle drobne, że masa papierowa troszeczkę była za sztywna i zbyt mało jej było, aby się utrzymała na papierze, wyłamywała nam się z tych krawędzi. W związku z tym zmieniłyśmy koncepcję i ubytki uzupełniano bibułkami japońskimi, cienkimi paseczkami drobnymi, takiej bardzo długowłóknistej bibułki japońskiej, która świetnie się trzymała na papierze, a ponadto wszystkie kartki wzmacniająco jeszcze zdublowaną, bardzo cieniutką, jeżeli chodzi o gramaturę, bibułką japońską, tak przejrzystą, że w zasadzie nie jest widoczna w tej chwili na kartkach. Będzie widać na chyba kolejnym zdjęciu lub nie jeszcze. I tutaj właśnie mamy tą makulaturę introligatorską, której warstwy były tak do kilkunastu kartek sklejone ze sobą bardzo takim gęstym klejem stolarskim, skórnym. Ten klej był taki bardzo żółty, widać fragmenty tego kleju zdejmowanego właśnie z rozwarstwianych kartek. One były tak sklejone ze sobą. Każdą karteczkę trzeba było jedną od drugiej odkleić i usunąć grubą warstwę tego kleju stolarskiego, kostnego zakładamy lub skórnego, no nie robimy badań tego typu, więc tylko możemy powiedzieć, jakie kleje były używane akurat na przestrzeni dziejów. I te kartki kompaturkowe, te makulaturowe były tylko zdublowane z tym, że dwustronnie na bibułkę japońską już bez uzupełniania ubytków.
ponieważ nie wymagały, to znaczy było inne zamierzenie jakby, tak, między zachowaniem tego papieru, tych fragmentów, które są przeznaczone do odczytania i inne, jeżeli chodzi o karty ksiąg. Tutaj widać karty po konserwacji, to znaczy po przeklejeniu, po uzupełnieniu ubytków i po zdublowaniu. Tutaj wystają fragmenty tej bardzo cienkiej bibułki japońskiej, na które dublowano wszystkie karty. Ten nadmiar bibułek został obcięty, usunięty i wszystkie kartki układane według kolejności, oczywiście opisanej na samym początku, i ułożone w składki przygotowane do szycia. Następnym etapem było szycie. Szycie bloku, formowanie grzbietu. Tutaj wszystkie czynności są wykonywane ręcznie, nie ma żadnej mechanizacji. Są odtwarzane na podstawie tego, jak były szyte księgi oryginalnie, czyli przed rozłożeniem. To wszystko jest przeanalizowane i staramy się odtwarzać dokładnie ten sposób pracy introligatorów, jaki był te wieki temu. Przekazuję mikrofon koleżance, która od tego momentu opowie. Ja sobie wstanę, pozwolę, bo tak jakoś mam wrażenie. Tak. Więc tak jak koleżanka powiedziała, my zazwyczaj odtwarzamy dawne techniki introligatorskie, czyli wręcz szycie przebiega po tych samych dziurkach. Nie tworzymy, nie dziurkujemy papieru. Staramy się, aby wszystkie prace były przeprowadzone w ten sposób, że konserwator ma być rzecznikiem obiektu. Najważniejszy zawsze w naszej pracy zawsze jest obiekt i to on tak naprawdę dyktuje nasze postępowanie i to jakby nasze działania, to jak my do niego podchodzimy. Tutaj się kończy trochę opowieść o kartce, o papierze, natomiast rozpoczniemy opowieść na temat tego, w jakim stanie były skóry, ponieważ te skóry, jako ten taki pierwszy, jakby pierwsza linia, to one zazwyczaj zbierały swoje takie negatywne czynniki. I trzeba przyznać, to znaczy tak, konserwacji myśmy poddawały 7 ksiąg, czyli 3 były wykonane, właśnie były oprawione w całą skórę, 2 miały oprawy półskórkowe i 2 były bez opraw w ogóle. Rozłożenie bloku, czyli rozdzielenie bloku księgi od oprawy, skutkuje właśnie tym, że ta konserwacja przebiega niejako dwutorowo, czyli jest tutaj jeden tor, to jest właśnie konserwacja papieru, a drugi tor to jest konserwacja skóry, która oczywiście siłą rzeczy musi wyglądać trochę inaczej. Najważniejsze to jest oczywiście w tym wypadku było oddzielenie tektur, tych starych XVII-wiecznych tektur od opraw, od skór. Oczywiście w ten sposób, aby nie uszkodzić też tych skór. Stan zachowania, tak jak możemy tutaj, znowu nie tak, zaraz. Stan zachowania, tutaj możemy zobaczyć tych skór, że one były bardzo zabrudzone, bardzo zniszczone, posiadały różnego rodzaju zaplamienia, co jest oczywiście w naszej pracy zupełnie spotykane, to jest wręcz oczekiwane. Tutaj mamy jakieś też zabrudzenia takie nie o charakterze już mikrobiologicznym, raczej taki po prostu powiedziałabym, że brud przez wieki. I już oglądając z zewnątrz te skóry, można było zobaczyć, że w środku będzie bardzo dużo owadów, gdzie po rozebraniu, po wyjęciu właśnie wyklejki, po wyjęciu bloku, okazało się, że były tu wręcz całe zagony, całe kolonie owadów. Tak wygląda skóra
ze zdjętym już kawałkiem tej tektury, prawda? A tutaj widzimy tą oprawę jeszcze z tymi korytarzami, z tą tekturą. Widać, że ta tektura bardzo smakowała owadom i owady były bardzo nią zainteresowane. Tu jest zdjęcie właśnie w takim powiększeniu. Zwykle charakterystyczne, po czym możemy poznać, że owady żerują. Po tym, że od strony wierzchniej widzimy tylko oprawy, widzimy tylko otwory wylotowe, natomiast od środka te wszystkie takie osypujące się taka materia, to są po prostu odchody owadów, mówiąc rzecz wprost. Kto jest za to odpowiedzialny? No za to odpowiedzialny jest żywiak chlebowiec. Jest to bardzo powszechnie spotykany w naszej szerokości geograficznej, zresztą nie tylko w naszej, drobny taki owad, chrząszcz właściwie z rodziny kołatkowatych. Jest to bardzo niewinnie wyglądający owad. I trzeba przyznać, że jeżeli spotkamy już takiego dorosłego osobnika w naszych zbiorach archiwalnych, to już jakby nie warto nic z nim robić, dlatego że dorosłe osobniki w ogóle nie pobierają pokarmów i to nie one niszczą nasze księgi. Za te zniszczenia są odpowiedzialne larwy. Larwy żywiaka chlebowca, które są larwami bardzo żarłocznymi i które potrafią dokonać naprawdę bardzo, bardzo poważnych szkód. Na przykład Biblioteka Zamojskich, wiem, że była zakopywana wręcz metrami właśnie dlatego, że oczywiście rzecz się działa bardzo dawno temu, dlatego że była zaatakowana przez owady w ten sposób, że już się z tym nic nie dało zrobić. Więc owady naprawdę mogą stanowić bardzo poważne zagrożenie i musimy być czujni, jeżeli właśnie zobaczymy na oprawie ślady takich małych otworków. Tutaj też widać wyraźnie oprawa od strony lica, gdzie na szczęście te otworki nie są bardzo wyraźne, a tutaj widzimy ten obszar zniszczeń owadów, gdzie te larwy krążyły pomiędzy oprawą, pomiędzy skórą, zjadając też właśnie fragmenty mizdry, a tekturami. One oczywiście nie odżywiają się jakby samą tekturą, tylko dla nich najbardziej atrakcyjne to są ten materiał organiczny, czyli kleje. To wszystko, co introligatorzy używają. To też jest taki ciekawy przykład na to, mogą Państwo zobaczyć, ta skóra, prawda, ona ma taki bardzo nieregularny kształt i ten nieregularny kształt nie wynika akurat w tym przypadku ze zniszczeń, ale z materiału, po prostu ze skóry, którą introligator wziął do ręki. Tutaj, prawda, te wygryzienia, te nierówne linie, to jest po prostu, tak wyglądała skóra. Introligator nie pokusił się o jakieś specjalne tutaj cyzelowanie, obcinanie do równa. Oczywiście tutaj te zniszczenia skóry, to już są zniszczenia późniejsze, które wynikają z takich uszkodzeń mechanicznych. Konserwacja skóry polega przede wszystkim na jej uelastycznieniu. Zwykle te skóry historyczne są bardzo sztywne, więc tutaj skupiamy się na jej dobrym oczyszczeniu i uelastycznieniu, tak aby można było z powrotem w tą skórę wmontować w obiekt. Te skóry były, powiem szczerze, że trochę ciekawe, bardzo ciekawe, intrygujące, dlatego że akurat ja się zajmowałam oczyszczaniem tych skór i cóż, same tłoczenia wykonane zostały przy pomocy jednego radełka, czyli wszystkie te trzy oprawy były wykonane przez jedną ręką, przez jednego introligatora w jednym zakładzie introligatorskim, przy pomocy właśnie jednego urządzenia. Na wszystkich tych trzech oprawach znajdowały się przedstawienia ewangelistów. Ale co jest ciekawe, tutaj ta data, 1573, czyli można przypuszczać, że była to najprawdopodobniej jest to data wykonania narzędzia. Wiemy, że księga jest o ponad 60 lat późniejsza, czyli
Można pokusić się jakby dalej o takie postawienie takiej tezy, że wykonał to jakiś historyczny warsztat introligatorski, który posiadał w swoich zbiorach właśnie takie narzędzia introligatorskie. Ciekawe jest również tutaj w polu Łukasza monogram. Proszę? 2020. Tak, 2020. Myślę, że z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że jest to monogram introligatora. Takie odkrycia są bardzo ciekawe i stanowią bardzo taki ciekawy przyczynek do następnych rozważań naukowych, właśnie tegumentologicznych, rozważań oprawoznawczych, gdzie właśnie po takich znakach dochodzimy, naukowcy, badacze dochodzą do tego, z jakiego kręgu, gdzie została wykonana oprawa tej księgi i być może właśnie po tym monogramie, po tym znaku uda się kiedyś dojść do tego, w którym miejscu fizycznie ta księga została oprawiona. Dlatego... Takie same są też kilka ksiądz parafii w Będzinach ma identyczne znaki, więc być może to był jakiś warsztat, który... Podejrzewam, że tak, dlatego że już widać... Tak. Już widać po samym tym radełku, po takiej szczegółowości, że no było to wykonane dosyć starannie i tak bardzo szczegółowo. Jak widać, zachowały się tutaj wszystkie, no nie mogę się coś przyzwyczaić, wszystkie detale, więc tu, prawda, widzimy, są symbole ewangelistów. Więc bardzo, bardzo szczegółowe, bardzo czytelne, dające tutaj bardzo duży taki, wydaje mi się, pole do rozważań takich naukowych. Także też pod tym względem był to dla nas taki bardzo ciekawy materiał. A tak wygląda nasz taki zwykły warsztat, gdzie mało kto widzi pacjenta w takim stanie, trochę zasznurowanego. To jest przygotowana księga, już właśnie oprawiona w nową skórę. No widać, że nie zostawiamy takich kawałeczków, raczej staramy się ją przyciąć tak na równo. Przygotowana właśnie do wklejenia tych skór zabytkowych, historycznych. W ten sposób, to jest też, tak to kiedyś introligatorzy robili, czyli takie uwypuklenie zwięzów, dlatego że akurat w tym przypadku grzbiet, czyli skóra grzbietu jest klejona bezpośrednio na skórę, na grzbiet składek, na księgę. I tak wyglądają księgi już po konserwacji. Czyli tutaj mamy właśnie księgę oprawioną w skórę, księga po konserwacji, wypełnione ubytki. I wszystkie materiały, które oczywiście przy rozbieraniu ksiąg, to jest nieuniknione, że coś nam zostaje jednak na biurku, na stołach, ponieważ nie wszystkie elementy można włączyć z powrotem do obiektu, na przykład ze względu na to, że są bardzo zdegradowane, zniszczone, nie mają już wytrzymałości mechanicznej. Natomiast takie obiekty to nie są obiekty muzealne, to są archiwalia i one muszą służyć badaczom, historykom. One są brane do ręki, więc tutaj też naszym priorytetem w pracy jest to, aby ta praca nasza była bardzo trwała i żeby ktoś też nie bał się wziąć takiej księgi do ręki. Więc tak wygląda księga właśnie w oprawie skórzanej. Tak wygląda księga oprawiona w półskórek, gdzie tutaj to półpergamin został zastąpiony skórą, natomiast to jest ten grzbiecik, to jest ten pergamin, on został tutaj przez nas zabezpieczony w ten sposób. No i nie ukrywam, że mam nadzieję, że dzisiaj dowiem się, co jest zapisane na tym fragmencie pergaminowym. Tak, ponieważ też nas to bardzo, bardzo intrygowało. Rzadko się spotyka takie odkrycia. Natomiast tutaj były zabezpieczone właśnie te kompaturki, czyli ta makulatura introligatorska wyjęta z tej
tej księgi, no, która też oczywiście będzie, mamy nadzieję, badana wnikliwie przez historyków. Natomiast te dwie księgi, które nie miały oprawy, one zostały oprawione przez nas w taką neutralną skórę, bez stłoczeń, dlatego że też nie wiemy, prawda, my nie tworzymy historii tych obiektów, więc taka neutralna oprawa wydała nam się tutaj najbardziej stosowna do tych obiektów. I cóż, mamy nadzieję, że ta nasza praca przysłuży się też nauce, przede wszystkim odzyskiwanie tych materiałów takich ukrytych, tych kompaturek jest dla nas zawsze bardzo ciekawym takim wyzwaniem i bardzo też się cieszymy, że stanowi on materiał badawczy i taki przyczynek do powstania następnych jakichś prac. Także bardzo dziękujemy też panu dyrektorowi za włączenie nas do realizacji tego projektu, ponieważ było to dla nas, tak jak już koleżanka powiedziała na początku, bardzo ciekawe takie doświadczenie i zawsze z wielką radością po prostu bierzemy takie obiekty do ręki. Także bardzo dziękujemy.